Kolejny druk. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Józefitów nr 1 wraz z sprzedażą ułamkowej części gruntowej pod budynkiem. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1553, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt uchwały dotyczy sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego, który jest położony w Krakowie przy ulicy Józefitów nr 1, oznaczony również numerem 1. Znajduje się na parterze, powierzchnia użytkowa 18 metrów 84 cm. Jest to lokal składający się z jednego pokoju oraz WC i jest to oczywiście obiekt pusty. Wyprowadzeni zostali z niego najemcy z uwagi na zły stan lokalu. Nie przewiduje się wykorzystania go na potrzeby lokalowe i stąd propozycja, żeby został sprzedany w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość tego lokalu została określona na 110 931 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określiłem termin wprowadzenia autopoprawek na 10 grudnia 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 grudnia 2013 roku, godzina 15.